Cześć, ja jestem Anton i dzisiaj nadszedł dla mnie długo wyczekiwany dzień, czyli dzień, w którym będę po raz pierwszy empowerował moich epickich czempionów. Wprawdzie nie będą to jeszcze wszyscy czempioni, których planuję empowerować, ale ponieważ mamy właśnie podwójne szanse na wylosowanie epików z Ancient Shardów, kilku udało mi się fajnych zdobyć. A nawet jeśli to nie były te epiki, które chcę empowerować, wymieniłem moich Faction Guardianów, gdzie zawsze starałem się trzymać tych najlepszych, najciekawszych czempionów, dzięki czemu mogłem ich teraz wymienić na tych mniej użytecznych, a dodatkowe kopie będę mógł użyć przy empowerowaniu. Myślę, że powinniście mieć na uwadze to, że Faction Guardiani dają dobre bonusy dla wszystkich czempionów i zanim przystąpicie do empowerowania pojedynczych czempionów, powinniście wypełnić czempionami Faction Guardians w całości. No chyba, że naprawdę zależy wam na jakimś jednym konkretnym czempionie, jak na przykład Godseeker Aniri, która jeśli używacie ją na Sandevilu jest bardzo głodna statów, ale w pozostałych przypadkach zawsze preferowałbym mieć Wypełnionych Faction Guardianów, zanim zacznę empowerować. Także jest to początek mojej przygody z tą funkcją nowo dodaną w grze. I z przyjemnością podzielę się tą chwilą z Wami. Wybiorę epickich szampionów i zobaczymy, kogo możemy empowerować. I zrobimy to sukcesywnie pojedynczymi frakcjami. Zacznę od Bannerlordsów. I tutaj mam przygotowaną do empowerowania Lady Annabel, także ona dostąpi zaszczytu zostania moim pierwszym czempionem epickim plus jeden. Ja osobiście używam ją do solowania Bomala, a także przydaje mi się w kilku stageach na Sintranos. Także zaczynamy. i Lady Annabel dostała dodatkowe staty. 10% HP, ataku, defensa, resistance i accuracy. Trzeba przyznać, że Larium bardzo hojnie nas tutaj obdarowało. Wprawdzie epiki mają nieco niższe bazowe staty niż legendy, natomiast to, co możemy uzyskać przez empowerment, jest bardzo, bardzo dobre. Zobaczmy, kogo dalej mamy. Tutaj mamy Stagnita. Świetny champion, bardzo się ucieszyłem, kiedy na dość wczesnym etapie mojej gry go wylosowałem. Służył mi w wielu miejscach, ale nawet dzisiaj jest dla mnie użyteczny. Używam go w moim teamie na Iron Twins. Oczywiście największą jego zaletą jest Decrease Defense i Decrease Attack na jednym skillu, ale również A1, na którym ma Decrease Speed, a na samym Iron Twins bardzo dobry jest jego pasyw, dzięki któremu. Po pierwszej nieudanej próbie wrzucenia debuffa na bossa z pasiwa Stagnata czempioni dostają Increase Accuracy. I to pozwala znacznie zmniejszyć liczbę akuracji potrzebną do walki z tym bossem. Także bardzo użyteczny czempion, nawet na późniejszym etapie gry. Empower Plus 1. Nie wiem jak wam, ale mnie ten nowy skin jego mniej się podoba niż oryginalny. Ale to oczywiście tylko kwestia gustu. Zobaczmy dalej. Urzala Demorner. Bardzo dobry support. Marie Vive, Doskonała w Faction Wars, ale również bywa użyteczna w teamach na hydrze. No i nie wspominając już o Sintranos, gdzie występuje może nie w tak wielu stageach, ale tam gdzie już jest, jest bardzo pożyteczna. Także Empower. I mamy. Sporo dodatkowych statów, lecimy dalej. Jeśli chodzi o banner lordsów, to już wszystko na tą chwilę. Będę oczywiście sukcesywnie zwracał uwagę, jakich epików uda mi się zdobyć i jakich warto empowerować. Zobaczmy w takim razie High Elves. No i tutaj Royal Guard będzie czekał. Ale jeszcze niestety nie mogę go empowerować. Zamierzam zbudować dwóch, dlatego nie chcę tego jednego przepalać. I z kurami, z którego mam dwóch dodatkowych jako Faction Guardians, ale muszę zaczekać, aż ich wymienię na kogoś innego w Faction Guardians. Także zobaczmy dalej. Secret Order i Secret Order to wspomniana wcześniej Godseeker Aniri. Bardzo przydadzą mi się staty dodatkowe dla niej. Mam zbudowane aktualnie dwie Aniri i miałem to szczęście, że udało mi się bardzo dobre dusze dla obydwu zdobyć. Aktualnie ta sześciogwiazdkowa Gociker służy mi w moim teamie na Sandy Devilu. Który muszę zresztą przebudować na podstawie poradnika, jaki opublikował niedawno Samael. Link do niego zamieszczę wam w przypiętym komentarzu. Samael tam oprócz Godseeker używa Ninja. Ja nie mam niestety Ninja, nie grałem wtedy, kiedy on, kiedy on był dostępny. Natomiast zamiast Ninja użyję Kronama. No, ale do tego celu muszę ją nieco przebudować, bo aktualnie ją mam bardzo szybką. Także będę musiał ją nieco spowolnić. Zaczekam, kiedy będziemy mieć Free Regear Event, czyli nie będę musiał wydawać na to srebra. I wtedy sprawdzę sobie taki team, na ile im się go uda przyspieszyć. Ten, który mam obecnie robi Devila poziom 25 w 5 minut, więc jest to bardzo długo. Liczę, że ten czas ulegnie skróceniu do maksymalnie 3, może 3,5 minuty z Cronamem. Jeśli miałbym Ninja, byłoby to jeszcze szybciej. No ale to w przyszłości, a teraz Empower i moja jedna z Godseeker dostanie bardzo dużo takich potrzebnych statów. Zobaczmy, kogo mamy dalej. No tutaj w kolejce będzie czekał jeszcze Bushi, chociaż nie, nie musi czekać. Dla Bushiego wylosowałem sześciogwiazdkową duszę. Może nie jest to jakiś wybitny czempion, ale dzięki temu, że ma fajny pasyw, który umożliwia mu powrót z martwych, ma kilka ciekawych zastosowań. Być może zrobię o nim kiedyś jakiś fajny filmik, a na razie dostanie plus jeden. Bushi plus jeden i z tej frakcji to na razie wszystko. Lecimy dalej. Barbarzyńcy. No i tutaj dwóch warakinów, ale niestety nie mam dodatkowej kopii. Wszystkie, które miałem, poszły jako kurczaki. Jest też dwóch barotów. Żaden nie jest jeszcze zbudowany, ale bardzo użyteczni czempioni na Sintranos. Mamy też jamarsę ale czempionka, która ją empoweruje, mam ją tylko w pojedynczej kopii, więc na razie tego nie będę robił. Także z frakcji barbarzyńców to tyle. Będę chciał być może jeszcze Alikę empowerować, ale to później, że tutaj nic się nie uda. Zobaczmy ogrynów. Ogrynów również, no tutaj na pewno Ugo będzie empowerowana. Maniterów mam dwóch, ale nie używam żadnego. No w zasadzie wszystkich tych czempionów mógłbym empowerować, musiałbym tylko uważać na skranka, ponieważ jest on w moim teamie Ankilibul. Także kiedy dostanie speed, może mi rozregulować cały ten mechanizm, teamu. ale sprawdzę to. Na razie nie mam kim go empowerować, także to jeszcze musi chwilkę zaczekać i zobaczmy Lizardmenów. I tutaj w tej chwili też nie mam dodatkowych czempionów, na których mógłbym wymienić, na przykład Jam do Faction Guardianów, także Venomage musi jeszcze zaczekać na swoje plus 1. Jarek jest też ciekawym championem, też go kiedyś pewnie empoweruje. No i być może Brodmę. Tego championa możemy ciągle sam w permanentnej fuzji, także jego dodatkowe kopie na pewno trafią na moje konto. No, zobaczmy kolejną frakcję. Skinwalkers. No tutaj nie mam specjalnie nic ciekawego do empowerowania, może Bowos kiedyś, ale jeszcze nie teraz. Sprawdźmy orków. No tutaj jest na pewno Duke de Pierce. Ale nie mam też kim na razie. Meruka w sumie też nie jest zła. Jork też jest fajnym supportem. Zargala. Też by się nadała do empowerowania. No i. Tak gore. W sumie wszystkich tych czempionów mógłbym empowerować, ale muszę mieć więcej ich kopii bądź jakichś innych czempionów, na których wymienię je, faction Guardianów. Także tutaj na razie nic. Zobaczmy Demon Spawn. No i tu Magnar. Magnar na pewno dostanie dodatkowe staty, ale jeszcze nie dziś. Jeszcze nie mam na kogo wymienić. No i Alur. Alur również, chociaż no tutaj trzeba uważać, bo zwykle chcemy, żeby ona zginęła gdzieś przy Bosie, więc te dodatkowe staty mogą w tym przeszkadzać, ale mogę ją po prostu przebudować tak, żeby nieco inaczej działała, a jak widzicie nawet nie mam jej na sześciu gwiazdkach, więc to może jeszcze zaczekać. Także przejdźmy do następnej frakcji, Undead Hordes, No i tutaj Husk będzie na pewno empowerowane, ale Znowu, jeszcze nie dziś. Seeker też, ale znowuż ta sama uwaga. Muszę uważać, bo jest z moim tymi Unkillable. Darkelhain Nie używam jej jeszcze, ale bardzo ciekawy champion. No i Ainax. Einax też nie jest zbudowany, ale na pewno dostanie empowerment. Zobaczmy dalej. Ja tu oczywiście pokazuję wam tylko tych championów, którzy już w tym momencie są podwójni u mnie. Mam jeszcze takich, którzy są pojedynczy i tutaj nie wyskakują w tym interfejsie, ale też będą zasługiwali na pewno na empowerment. A z tej frakcji, no Dark Kale na pewno będzie Empowerowane, ale też muszę wymienić najpierw, no przynajmniej tego jednogwiazdkowego czempiona na jakiegoś innego faction Guardiana. No tutaj jeszcze Ryan de Conjurer też zasługuje na empowerment, ale w tej chwili. Nic nie uda mi się zrobić, także przejdźmy do Knights Revenant. I tutaj mamy, no tutaj mamy doskonałego czempiona, świetnego Damage Dealera. A w zasadzie Damage Dealerkę, czyli Whisper, ale nie mogę jej jeszcze dzisiaj empowerować. Zresztą, tak jak patrzę tutaj na tych championów, to chyba tylko PestiLusa nie potrzebuję empowerować, a jego akurat mam dodatkową kopię. Także wtedy, kiedy wylosuję następnego Pestilusa, to wymienię go jako Faction Guardiana, a wprawdzie nie za Whisper, bo Whisper zamierzam zbudować dwie, ale taki miscreated monster dostanie wtedy plus jeden. Rektor Drat też jest świetna. No, może Dumpris nie tak bardzo potrzebuje tego empowermentu, ale co tam, zasługuje na niego. Także tutaj dzisiaj nic nie wpadnie. Ale wpadnie na pewno tutaj świetny empowerment. Jeśli oglądaliście mój film z otwierania ostatniego szardu, w które poszło, hmm, no nie będę wam spoilerował, ale jak poszło, tak poszło. Natomiast dostałem tutaj bardzo fajnego czempiona, czyli Gio. No i teraz pytanie, którego z moich dwóch zbudowanych Gio empowerować? Ten pierwszy ma ponad 500 akuracji i wykorzystuję go na Iron Twins. Wprawdzie ma gorszy blessing. Ale dostał go jako pierwszy i żal mi było zamieniać dwugwiazdkowy na czterogwiazdkowy blessing, kiedy wiedziałem, że chcę zbudować dwóch GIO. Więc może wygląda to dziwnie, ale mój drugi, gorszy GIO ma lepszy blessing. No i teraz mam zagwostkę, któremu dać plus 1, ale chyba dam temu pierwszemu. Albo wiecie co? Sprawdźmy najpierw staty tych Geomancerów, Czym oni się różnią? Obydwa i są tutaj dobrze, czyli ten dwugwiazdkowy jako pierwszy. I ma na Iron Twins. A nie mam tu żadnych bonusów. no ma 572 accuracy. 100% crit rate, a trochę crit damage. U. Jako taką przeżywalność, no dobra, słabą. No właśnie, i to by mu się przydało w takim wypadku. A zobaczmy drugiego Geo. I tutaj mamy no też całkiem przyzwoite Accuracy, ale znacznie lepszą przeżywalność. Za to nie ma ani za grosz Crit Rate, ani Crit Damage. Tak, myślę, że to plus jeden przyda się mojemu, mojemu Geomancerowi numer jeden, czyli temu, który ma tylko dwie gwiazdki. Także będzie jak znalazł tutaj, dlatego tak się cieszę z tego empowermentu, bo tutaj naprawdę otwierają się przed nami nowe możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie epików. Także lecimy, Gio plus jeden, mój pierwszy Gio. Już kilku zdarzyło mi się przepalić też jako kurczaki, no ale nikt z nas nie wiedział, że Plarium pójdzie po rozum do głowy i da nam możliwość empowerowania epików. Zobaczmy, kogo jeszcze tutaj mógłbym empowerować. No, Demetę, ale może niekoniecznie Team Unkillable mój. Mam pewien sentyment dla Grizzled Jarla. Nie jest to jakiś wybitny czempion, ale jeśli się nie mylę, to był mój pierwszy epic, jakiego kiedykolwiek wylosowałem z szardów. W związku z tym no, lubię go od czasu do czasu gdzieś wykorzystać. Mamy Morak, którą jeszcze nie zbudowałem, a na pewno przydaje się plus jeden. No i jest Flażia. Felsia, Flażia, no nie mam pojęcia jak wymówić jej imię, która też zasługuje na Empowerment. Także krasnoludów będę na pewno zbierał. Zobaczmy Shadowkin i tu też jest jeden czempion, którego bardzo lubię. Widzicie go już na pierwszym miejscu. Cieszyłem się bardzo, kiedy wylosowałem jego pięciogwiazdkową duszę. Także mój Genbo w tym momencie rozpoczął swoją drogę do plus 4. Zobaczmy. Używam go w tym momencie na arenie 3x3, ale mam też na klasyczną arenę fajny team z nim. Myślę, że kiedyś zrobię filmik o tym, jak epiki sobie radzą na arenie. Pozwólcie tylko, że trochę więcej empowermentów tutaj zdobędę. Czy kogoś jeszcze będę tu empowerował? No nic pilnego raczej. I ostatnia frakcja Sylvan Watchers. No tutaj w zasadzie wszystkich tych czempionów, no poza Lockwainem. Lockwayna niekoniecznie będę empowerował, ale zarówno Mistrider Daiti, Cri Criodan The Blue, Ruela, i Duedan. To wszystko są czempioni, którzy dostaną empowerment, ale jeszcze nie dzisiaj. Także tak wygląda mój początek przygody z empowerowaniem. Podzielcie się w komentarzach, kogo wy już byliście w stanie w ten sposób ulepszyć. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!